imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy siostry i bracia, przed 40 dniami obchodziliśmy święto narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, zgromadzeni w Duchu Świętym, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go, poznamy Go przy łamaniu chleba, tu podczas tej eucharystycznej ofiary, a kiedyś, jak ufamy i wierzymy, spotkamy się z Nim, kiedy przyjdzie w chwale. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan. Pokornie Cię prosimy i błagamy. Pobłogosław te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który zgromadził się w tej kaplicy, w świątyniach, aby nieść to światło ku Twojej chwale. Spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął naszą ludzką naturę i ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy. Spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
czytanie z księgi proroka Malachiasza. To mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów Lewiego, przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Kto jest tym Królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężnych bojów. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się pod wieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Kto jest tym Królem chwały? Pan zastępów, On jest Królem chwały. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiecznym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym również może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Światło na oświecenie Boga i chwała ludu Twego Izraela. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim:
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisami prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża na nim spoczywała. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Siostry i bracia, przeżywamy dzisiaj piękne święto. Święto ofiarowania Pańskiego. Ewangelii usłyszeliśmy przed chwilą opowieść, jak to Maryja i Józef, przybywając do świątyni jerozolimskiej, wypełnili to wszystko, co spoczywało na nich. Wypełnili zobowiązanie wobec prawa mojżeszowego, wobec najstarszego, pierworodnego potomka płci męskiej. Przyszli do świątyni, aby ofiarować swe dziecię Panu. Spotykają tam człowieka niezwykłego. Spotykają tam proroka Symeona jerozolimskiego, o którym, kiedy próbujemy wertować strony Pisma Świętego, wiemy bardzo niewiele. Przyjęło się sądzić, że był starcem, tak ukazuje go ikonografia chrześcijańska, choć i nawet ta informacja wydaje się być nie do końca pewną. Można ją jednak przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, gdyż był on człowiekiem bardzo cenionym, był szanowanym, jak słyszymy w Ewangelii, w swojej społeczności. A taki status był dostępny jedynie dla starszych kapłanów, charakteryzujących się wielką pobożnością, jak słyszymy, i mistycyzmem. O Symeonie jerozolimskim dowiadujemy się nieco więcej, kiedy spróbujemy wczytać się w żydowskie historie zwane midraszami. Według tych opowieści Symeon był jednym z tłumaczy hebrajskich pism starotestamentalnych na język grecki.
Dzisiejsze święto, siostry i bracia, przypada dokładnie w 40 dniu od uroczystości Bożego Narodzenia. Można by powiedzieć, jak ten czas nieprawdopodobnie leci. Nie ma tutaj poczucia, że przeżyliśmy bardzo długi okres, że ten okres czasu od Bożego Narodzenia do dzisiaj jakoś szczególnie się przeciągał. Nie. A zgodnie z tradycją, kiedy minęło właśnie tych 40 dni od narodzenia dziecka, rodzice byli zobowiązani, tak jak wspomniałem, zanieść dziecię do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić swojego syna Bogu. Na ofiarę przeznaczoną dla tego obrzędu musieli złożyć dwie synogarlice. Synogarlica jest takim rodzajem ptaka z rodziny gołębiowatych, w tradycji mniej znaczący niż gołąb, szczególnie ten biały, symbolizujący czystość, nieskalanie. Złożenie takiej właśnie ofiary, jaką opisuje ewangelista Łukasz, wskazuje i świadczy o tym, że rodzina z Nazaretu, Józef i Maryja i ich dzieci należeli raczej do ludzi ubogich, jak rolnicy, prości rzemieślnicy. Moi drodzy, tego dnia Symeon, jak słyszymy, nie miał żadnej posługi w świątyni. Jednak za natchnieniem ducha, jak mówi ewangelista, przyszedł do świątyni. Maryję Józefa spotkał najprawdopodobniej, idąc znów zgodnie z pewną znajomością tradycji, na dziedzińcu świątyni, bowiem kobiety nie miały wstępu do środka, do świątyni. A Biblia podaje, że kapłan zwrócił się bezpośrednio do Maryi, jak słyszymy, kiedy w słowach powiedział, że miecz przebije jej serce. Gdy wziął na ręce dziecię Jezus, napełnił go jak gdyby dar proroctwa. Wypowiedział słowa, które weszły na stałe do kanonu Kościoła, modlitwy Kościoła. Tymi słowami każdego dnia, każdego wieczoru, każdy z nas, kapłanów, kończy swój dzień w modlitwie brewiarzowej. W słowach Symeona było zawarte też, siostry i bracia, proroctwo przyjętej przyszłej męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale i cierpienia współodkupicielki Maryi Matki. Bez wątpienia te słowa wypowiedziane przez proroka Symeona stanowią jedną z najpiękniejszych modlitw człowieka spełnionego. Człowieka, który tak wiele lat oczekiwał na to spotkanie. I w tej właśnie chwili, kiedy dotknął tego maleństwa 40-dniowego, poczuł, że dotyka Syna Bożego, że dotyka samego Boga, że dotyka oczekiwanego przez tysiąclecia Mesjasza. I wypowiada przepiękną modlitwę. Teraz, o Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju według słowa Twego, bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Moi drodzy, tyle mówi Pismo Święte. Tyle mówi historia. A teraz spróbujmy spojrzeć na całe życie tego kapłana trochę inaczej. Zostawcie wszystko to, o czym myśleliśmy i co wiemy. Zawsze wydawało nam się, że skoro Duch objawił mu, że nie umrze, póki nie zobaczy Zbawiciela, to był człowiekiem z pewnością świętym, każdego dnia wyczekującym na to niezwykłe spotkanie. I wydaje mi się, siostry i bracia, że takie spojrzenie na nas, na zwykłego człowieka, choćby był przepełniony w danym momencie Duchem Świętym i był przepełniony darem proroctwa, jest spojrzeniem nieprawidłowym. Bo każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, człowiekiem przepełnionym różnymi wątpliwościami, człowiekiem, który przeżywa chwilę, kiedy
Wydaje mu się, że to wszystko nie ma sensu. I wydaje się również, że takim człowiekiem był prorok Symeon. Przez lata zapewne zdarzały się i takie momenty, że tracił nieraz wiarę. Studiował, poszukiwał odpowiedzi i wtedy wydarza się rzecz niezwykła. Już jak ufamy w sędziwym wieku, jest świadkiem, jak pewna uboga rodzina, zwykły ubogi stolarz i jego małżonka przynoszą do świątyni noworodka, 40-dniowe dziecię. Bierze tego malca na ręce i wtedy znowu czuje coś niezwykłego. Właśnie w tej chwili czuje niezwykłe wzruszenie. Takim samym językiem, z taką samą delikatnością, siostry i bracie, Bóg przemawia do niego kiedyś. I wydaje się Symeonowi, jak gdyby budził się po latach ze snu, z pewnej hibernacji. Z całą mocą oraz pewnością śpiewa ten przepiękny kantyk, który słyszeliśmy. W swojej społeczności kapłańskiej z pewnością był wielkim autorytetem i wszystko stawia na swojej szali. Wszystko stawia na szali, bowiem dotykając dziecięcia Jezus, jest pewien, że trzyma w rękach Chrystusa, że trzyma w rękach Mesjasza. Moi drodzy, również dzisiaj to bezbronne małe dziecię pozostawione jest tu, w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Pozostawione jest tutaj, jest naszym żywym Bogiem i prawdziwym ratunkiem dla każdego z nas. Bóg przyjął postać właśnie dziecięcia, bezbronnego dziecięcia, aby być pomiędzy nami, pomiędzy tobą, droga siostrą, pomiędzy mną. Bóg dał się dalej zabić na drzewie krzyża, aby przyjąć jeszcze bardziej bezbronną postać i pozostać na całe wieki czy tysiąclecia w tym okruchu chleba, w Eucharystii, by już na zawsze pozostać z każdym z nas, z całym ludem Bożym, z całym świętym Kościołem, który stworzył. To samo towarzyszy nam, drogie siostry i bracia, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Nie jest to smutek ani wzruszenie, lecz taki wewnętrzny oddech wolności, pokój, nadzieja, które nas przepełniają. I przyjmując Komunię Świętą z wiarą, możemy poczuć się dokładnie tak samo, jak czuł się prorok Symeon. Czy jednak jesteś, droga siostro i drogi bracie, czy jesteśmy wszyscy razem gotowi w swej wierze uznać Go jako Mesjasza i Syna Bożego? Czy uznajemy i prawdziwie wierzymy, że tutaj pod postacią chleba i wina, każdorazowo, podczas każdej Eucharystii, rodzi się ten sam Bóg, prawdziwy Mesjasz Jezus Chrystus? Jeśli masz wątpliwość, poproś Symeona Jerozolimskiego o wstawiennictwo, byś mogła, byś mógł otrzymać podobną wrażliwość duchową i tę niezwykłą zdolność patrzenia na rzeczy takimi, jakimi one są naprawdę. Wyobraź to sobie za każdym razem, kiedy klękasz w tej kaplicy, aby adorować Najświętszy Sakrament. Wyobraź sobie go za każdym razem, ilekroć spożywasz Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa. Nie poddawaj się i czekaj cierpliwie. Tak jak czekał przez dziesięciolecia patron dnia dzisiejszego, Symeon Jerozolimski. Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym w sposób szczególny również nasze myśli biegną
Do wszystkich osób, które ofiarowują swoje życie Jezusowi poprzez Maryję, żyjąc w stanie zakonnym. Modlimy się w waszej intencji, drogie siostry i bracia, prosząc, byście wy, tak jak Symeon i Anna, umieli w pełni i w całości oddać swoje życie Jezusowi, bez względu na formę, w jakiej postanowiliście ofiarować to życie Bogu, żyjąc w różnych instytutach zakonnych. To do was i dla was zwróciłem się dzisiaj w liście pasterskim z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Niech wam Pan Bóg błogosławi, niech wspiera w każdym dniu waszego życia. A wy, tak jak Symeon, tak jak prorokini Anna, bądźcie czujni, ale i bądźcie wierni i oczekujcie spotkania z Panem. Wspominając ofiarowanie Jezusa w świątyni, przyzywajmy Jego miłosierdzie i błagajmy Go wspólnie. O dar świętości dla wszystkich ochrzczonych, aby ufnie postępowali za tym, któremu uwierzyli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O gorliwość dla kapłanów, aby sprawując święte obrzędy stawali się podobni do Chrystusa, najwyższego kapłana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O siłę i cierpliwość dla wszystkich rodziców, aby byli wzorem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O miłosierdzie Boże dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga, aby mogli odwrócić się od popełniania zła, a czynić dobro. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O wieczny pokój dla zmarłych, aby Bóg okazał się im nie tylko sędzią sprawiedliwym, ale nade wszystko miłosiernym Ojcem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. O łaskę wytrwania w dobrem dla nas wszystkich, abyśmy swoim życiem świadczyli o miłości Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracą i naszym. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie jako nieopokalanego baranka za życie świata, Twojego jednorodzonego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że On jest chwałą Twojego ludu i światłem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem i razem z aniołami i świętymi wychwalamy Ciebie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn Jednorodzony, światłość ze światłości, został przedstawiony w świątyni. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi,
przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym ojcem Szarbelem, świętym ojcem Pio, ze świętym Janem Wianeyem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Ciebie, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i w miłości Twój święty Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę papieża Franciszka, wszystkich biskupów całego Kościoła Świętego, mnie Twojego niegodnego i pokornego sługę, duchowieństwo i cały lud podkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zmarzaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niech przyjęcie Najświętszego Ciała i Krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciało. Oto nasz Pan, Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę. Ty spełniłeś oczekiwania Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa. Spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy siostry i bracia, w Chrystusie Panu, przeżywając święto objawienia, ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, pragnę zwrócić się po raz pierwszy do osób, które powierzyły swe życie Bogu, idąc drogą życia zakonnego. To historyczna chwila dla katolickiego Kościoła Narodowego, w którym z Bożą pomocą inaugurujemy święte dzieła Boże, które będą realizowane poprzez zaangażowanie i codzienną pracę osób ofiarujących, jak Maryja, swe życie Bogu. Prosimy Boga za przyczyną Matki Najświętszej, by pobłogosławione w październiku 2017 roku w naszej wspólnocie Kościoła dzieła zakonne przynosiły najpiękniejsze owoce Ducha. Niech więc poprzez modlitwę i pracę ubogaca się życie tych wszystkich, którzy postanowili przystąpić do jednego z czterech instytutów zakonnych działających w zakonie Kościoła. W świecie niemal każdego dnia gasi się na zawsze światło Chrystusowej Ewangelii, wyrywając z ludzkich serc prawdy Boże, niszcząc zasady życia chrześcijańskiego, życia katolickiego, zamykając, a potem niszcząc świątynie, które przez tysiąclecia były symbolem obecności Boga wśród nas. W takich okolicznościach otaczającego nas świata niezwykłym dziełem staje się misja nowego Instytutu Zakonnego Braci Niosących Światło Chrystusa. Zakonu, który poprzez głębie medytacji, kontemplacji Boga oraz świadectwo pracy będzie przybliżał wartości, które zatracamy poprzez odejście od Bożej miłości. Drogie siostry i bracia, człowiek nie jest w stanie samodzielnie, bez Bożej łaski, odnaleźć drogi powrotu do Boga. Nie poznamy Boga, nie poczujemy ciepła Jego miłości i rozkoszy przebywania z Nim,
nie wprowadzając jednocześnie zasad Jego boskiej nauki, pozostawionych w świętej Ewangelii. Możemy i powinniśmy to czynić bez względu na to, do jakiego stanu powołał nas Chrystus. Jednakże szczególne miejsce wybrał sobie Bóg w sercach i duszach sióstr i braci, którzy z imieniem Jezusa na ustach, z Ewangelią i różańcem w ręku, postanowili wyruszyć jako misjonarze na podbój ginącego w odmętach ateizmu i laicyzacji świata. Z tym większą miłością, ale jakże głęboką pokorą posyłam was z misją posługi ewangelizacyjnej, drogie siostry, córki misjonarki Niepokalanego Serca Maryi i braci misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego. Niech wasza codzienna posługa, świadectwo życia, modlitwa, głęboka pobożność sprawią, by w sercach ludzi, tak często zagubionych, zajaśniała na powrót nadzieja na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, który pragnie przyjść do nich poprzez ewangelizacyjną posługę swych sług i służebniczek. Siostry i bracia, o miłości i Bożym miłosierdziu nie wystarczy tylko mówić. Tą Bożą miłością i miłosierdziem musimy się dzielić z bliźnimi, potrzebującymi naszej pomocy każdego dnia. Nieście więc światło Chrystusa. Nieście Ewangelię i Bożą miłość, pomagając również potrzebującym pomocy, chorym, cierpiącym. Realizujcie w swojej codzienności zakonnej również nakaz wypływający z Ewangelium Vitae. Niech nikt potrzebujący pomocy, chory i cierpiący, człowiek niedołężny i w podeszłym wieku, nie pozostanie bez wsparcia, o ile znajdzie się tylko w waszym pobliżu. Na trud życia zakonnego, na trud ciężaru niesienia dzisiejszemu światu świadectwa Ewangelii, niech was swego błogosławieństwa udzieli sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. W tym niezwykłym dniu, światowym dniu życia konsekrowanego, modlę się teraz za was i ofiaruję was wszystkich naszemu Panu za przyczyną Matki Najświętszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.